Witam wszystkich oglądających. Jesteśmy na łowisku komercyjnym przy hodowli karpia w Brytwianach. Chcieliśmy zobaczyć ten zbiornik, nigdy nie byliśmy tu. Zobaczymy, jeżeli coś się nam uda złapać. Jesteśmy w trójkę, w czwórkę w sumie. Jak się nam coś uda złapać komuś, to będziemy się chwalić. Pokażemy jeszcze tylko łowisko, bo nie było pokazywane wcześniej. Łowisko dość fajne, dość duże, 4 hektary, ale ładne, nawet zadbane, w miarę czysto. Są jakieś wysepki, mniej więcej tam. Tu jest jedna przy brzegu, druga jest tam dalej. No fajne, wygląda, łowisko wygląda fajne, dość duże. Woda mętna, no, płytkie, takie typowo hodowlane do metra głębokości. Dobra, nie będę przynudzał. Jak się coś złapie, będziemy się chwalili. Paweł, bo mi filmu braknie. No, tak, no. Tak. Paweł jest za przepięty i za bok. Za płetko. Będzie to ciężko podobne. Nie, będzie ciężko. Już jest twój. Widzisz, jak było ciężko. Dobra. Druga ryba Pawła. Zaraz ją pokażę. Waleczna. Ładne kolorki, takie jesienne. Piękna rybka, bardzo ładna. Pogratulować dla Pawła, super. Dobra, będziemy wypuszczać. Wypuszczamy rybę. Tak wygląda. Dobra, poszła do domu. Co mogę powiedzieć? Po całym dniu czekania na pierwszą rybę, i to za namową kolegów. Szkoda, że wcześniej o tym nie zrobiłem, tak jak mi proponowali. No trudno. Ryba ładna, wygarbiona, pyszczek czyściutki. Zaraz pokażę. Tak wygląda pyszczek. Rybka, a ja nie wiem, 5-6 kilo. Już barwy jesienne, bardzo ładna. Dobra, nie będziemy jej męczyć. Wypuścimy. Może jeszcze coś się uda zrobić. Sprawdzimy wagę, tak z ciekawości. Ile ma? 8-10. No kilogram, 800. Kilogram, nawet 7. Nie ma kilograma. To ma 700. 700. Rafał, wypuściłbyś, ja bym nagrał wypuszczanie. 700, to ładnie. No około 7 kilo, to i tak myślałem, że jest mniejszy. Dobra, chodźmy tam. Czyli nie wrócę o kiju z tego łowiska. Nie dużo brakowało, ale mówię, to dzięki kolegom trafił się ten karpik. Ale pyszczek, no kurde, nie wiem, czy był raz na haku. Widziałeś, Paweł, cieściuteńki. Dobra, rybka wróciła do wody. Spróbujemy jeszcze raz zapolować, może jeszcze coś uda. Witam ponownie wszystkich. Zbliża się wieczór, słońce się już chowa za horyzontem. Będziemy kończyć łapanie. No co mogę powiedzieć, ryby było i jest na pewno bardzo dużo w zbiorniku. Ryba się nawet mocno spawiała, z braniami było nieciekawie, brań było niewiele, no ja wypracowałem tylko jedną rybę. Rafał miał chyba 4 i Paweł miał 2 albo 3, jedną z nich żeście widzieli. Czekaliśmy na jakieś większe ryby, żeby wam pokazać, no ale no nie filmowaliśmy tych mniejszych, był błąd. Bo lepiej sfilmować mniejszą niż wcale, liczyliśmy, że jakieś tam, bo tu dziesiątki i większe pływają. No nie, niestety, nam się nie udało dzisiaj. Bardzo słabo żerowała ryba. No nic, nowe łowisko, nowa woda, jakieś nowe doświadczenie. No dobra, nie będę przynudzał. Dziękuję wszystkim za czas poświęcony na oglądanie tego filmu. I zapraszam na następne filmy, bo na pewno jeszcze będę kręcił. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia nad wodą.